Dzień dobry, jestem w Detroicie, w Muzeum Forda. Szybko Wam pokażę wszystkie fajne samochody. Tutaj w ogóle mamy jakiś samolot. Wejście kosztowało $40. No to lecimy. A teraz widok, który jest wizytówką tego muzeum. Jezu, ja zaraz się posikam. Taram! To jest właśnie to. Dom Sign. 1966 rok. W ogóle to jest ten pierwszy McDonald's z tym właśnie znakiem. Jest niedaleko Chicago, gdzie byłam i chciałam w ogóle tam pojechać i pokazać Wam ten pierwszy McDonald's, ale w 2017 roku wyburzyli ten cały budynek i teraz tam nic nie ma, więc się nie opłaca. Ale są inne zabytki w Chicago i naprawdę polecam. Następna atrakcja, Reagan Car. Reagan Car, no kojarzycie, nie? Tu jest na tym zdjęciu ten samochód i on stoi tu, nie? Używany przez 20 lat, od 72 do 92 przez prezydenta Reagana i tak to wygląda. Samochód prezydenta Kennedy'ego. Uwaga. A tak wyglądała stacja benzynowa kiedyś. Zobaczcie. Jezu, wszystko ma taki klimat, po prostu, w ogóle, co tam jest? W ogóle, co to jest? Electric cars? Czaicie? Electric cars? Czyli wtedy nawet próbowali budować electric car. Finally the electric car, zobaczcie. Samochody samochodami. Ale jak wyglądały kiedyś pociągi? Baba! Jezu! Pierwsza myśl, jak oni wciągnęli ten pociąg tutaj do środka. To pierwsze, o czym pomyślałam. Jezu, zobaczcie, jak to jest masywne. Okej, okay. Pociągi, we got you. Kurka, masywnie to wygląda, naprawdę. Jezu, wiecie co, teraz wejdę i jeszcze pokażę Wam w środku, jak wygląda jeden taki, o taki, wagon. A, nie wejdę, ale mogę zerknąć i pokażę Wam, jak to było kiedyś. Widać Wam coś? Czekajcie, flash omalny. Nie, nic nie widać. Ale zapach tu jest konkretny. Kojarzycie kampery, co nie? No to wtedy, kiedyś w latach 27, tutaj właśnie widzę, 30, 40, 50, też były swoje kampery. I zobaczcie, jak to wyglądało. Kamper raz. Kamper numer dwa. Kamper numer 3, ten najbardziej mi się podoba, jest najbardziej stylowy. Mega to wygląda. A to kamper, Jezus Maria, to mieszkanko normalne. Tam można było się ogrzewać. Jezu, to po prostu no, normalnie mieszkanko. A tu zobaczcie, jakie fancy. Pistoletą, wszystko. Dwa łóżka. W ogóle wiecie, co tak sobie myślę, teraz też jeżdżę po Stanach. I zawsze w motelach są dwa king size bed. Czy o co to chodzi, że ja nie rozumiem, że dzieci na jednym łóżku, rodzice na drugim, czy oddzielnie rodzice śpią? Zawsze w każdym kurka motelu są dwa łóżka. Właśnie jak tutaj. Nie rozumiem. Tego ja nie wiem. Może ktoś wie? Dajcie znać w komentarzach.